Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek karciany pomiędzy Borusią Myszygbach a Bayernem Monachium. Robię taki właśnie meczyk, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w niemieckiej lidze dzisiaj w sobotę rozgrywany jest taki pojedynek. Na pierwszym miejscu Borussia Mönchengladbach, nieoczekiwanie 28 punktów, natomiast Bayern Monachium 24 punkty, czyli 4 punkty różnicy. Jeżeli Borussia Mönchengladbach wygra, to już będzie 7 punktów przewagi. Jeżeli Bayern, no to skróci dystans do jednego punktu. 10 szetek. Każda karta liczona jest za jeden punkt. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Możecie pod filmem w komentarzu napisać, jaki wynik obstawiacie w prawdziwym meczu, na kogo liczycie, za kim jesteście. Ja oczywiście najczęściej jestem za słabszą drużyną. W tym momencie Borussia Mönchengladbach jest lepsza, ale jeżeli chodzi o y, ogólny rozrachunek to wiadomo, Bayern jest hegemonem, więc jestem za Borussią Mönchengladbach i chciałbym, żeby w końcu ktoś inny zdobył mistrza. Patrzymy na karty. Mamy tutaj szalkę Eintracht Nürnberg. Saszetki są z poprzedniego sezonu, jak zauważyliście, bo nie mam z obecnego, a nie chciałem specjalnie kupować, skoro leży troszeczkę saszetek z Bundesligi. No i patrzymy dalej. Augsburg, St. Pauli, Borussia Dortmund, Hertha i Freiburg. Duży ścisk, duży tłok jest. W lidze niemieckiej praktycznie połowa drużyn walczy o mistrza, a połowa o utrzymanie się. Freiburg, Nürnberg, Stuttgart i logo Bayeru Leverkusen. Bayern w tym sezonie nie radzi sobie tak jak w poprzednich. Jest chyba na czwartym czy piątym miejscu. Werder, Norymberga, Szalkę, Lipsk i logo Werderu. Hanover, Fortuna, Jest Bayern. Pierwsza bramka Joshua Kimich. 1-0 na wyjeździe prowadzi Bayern. Hertha i tutaj Lipsk. Czyli do przerwy Bayern wygrywa. 1-0. Rozpoczynamy drugą połowę. I mamy Mainz, Fortunę, Düsseldorf, Hoffenheim, Stuttgart i, i Bayern. David Alaba. 2-0. Augsburg. Tutaj mamy Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Jest Borussia, Mönchengladbach Gladbach. Mamy Langa i już tylko dwa. Jeden, a tutaj Werder, Freiburg, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Eintracht i logo Lipska. Werder Tutaj jest chyba Aue Borussia I mamy Bayern Mats Hummels jeszcze w tamtym sezonie grał w Bayernie 3-1 I tutaj herta. No i ostatnie minuty tego spotkania Ciężko będzie w ladbach Chociaż zremisować Ale zobaczymy Tutaj mamy Lipsk Borussia Hanover Same karty specjalnie, popatrzcie. Lewy mamy Hatrick Held, Robert Lewandowski. Mamy 4, 1. I match winner tutaj ze Stuttgartu, więc to była taka saszetka premium. Same karty specjalne: match winner, match winner, match winner, Lage, czyli to była limitka. Saszetka z limitką. No i tutaj jeszcze lewy. Jeżeli chodzi o wynik, no to Bayern wygrywa 4-1 na wyjeździe. No i zobaczymy, czy też takim wynikiem zakończy się prawdziwe spotkanie. Czy Bayern wygra i odrobi troszeczkę strat? Tak więc ja jestem za Borusią. Się w Gladbach stawiam 2-1 dla Borusii. Czekam na Wasze opinie i komentarze, jak wystawiacie. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.